Siemanko, cześć, witajcie, z tej strony Fun City, a to kolejny odcinek z gry Cities Skylines 2. W tym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się oczywiście rozbudową, bo paski mieszkań cały czas w górę. Zrobimy sobie, myślę, coś tutaj w tym miejscu, żeby jakoś to już zagospodarować. Myślałem, czy by nie przenieść tutaj tego uniwerka, bo powiem wam za chwilę dlaczego, ale raczej nie. Zrobimy sobie w tym miejscu po prostu więcej domków mieszkalnych. Damy kawałeczek drogi na razie dotąd i może użyjemy tej takiej fajnej siatki, żeby zrobić tutaj drogi, fajne takie osiedle. I zrobimy też sobie osiedle dla wspierających, bo o tym pisaliście, to całkiem fajny pomysł. Wyłączcie mi tylko te linie pomocnicze teraz. No na przykład zrobimy sobie to gdzieś dotąd, tutaj taka będzie siateczka i zrobimy sobie jeszcze może z tej strony też taką siateczkę, jakby kontynuację, tak mniej więcej, żeby to było może symetryczne. Na oko to by było jakoś tak chyba. Jest to teraz bailando 152 160. O ty! Czy to by musiało być w tym miejscu? Oj, to jest... Ej, to jest bardzo fajne, że nie musiałem tej drogi w ogóle stąd wywalać. Ej, to jest fajne, fajne, dobra. To mi się podoba. Tutaj będzie jeden, myślę, z kolejnych wjazdów też do tej dzielnicy. Zrobimy sobie go... No, pod takim kątem tutaj. Ta droga sobie tu schodzi w dół, ale chyba tragedii nie ma, co? No, jest tak w miarę spoko. Także git. I tu całe to sobie zagospodarujemy w takie domki niskiej gęstości. Będą mieli spokój, ciszę przy dworcu, także idealne miejsce do życia. Tutaj nawet przy tej głównej drodze sobie zrobimy. Raczej dużego ruchu tutaj się nie spodziewam, ale to nigdy nie wiadomo w sumie jak to będzie. Także całe to zagospodarujemy sobie w domkach. Można by zrobić parę sklepów tutaj na przykład, żeby oddzielić od tego dworca. Całe to bym nie chciał w sumie robić w sklepach, ale no potrzebujemy sporo tych sklepów, więc no nie wiem, czy sobie tego całego tutaj nie walniemy. No przynajmniej gdzieś dotąd. A tu może będzie jakiś park, kilka ścieżek też, żeby... No tu by się prawie zmieścił, gdyby nie to, że się nie zmieści. Ale taki mały park, żeby jakoś zrekompensować ten hałas, myślę, że może być jeden. Mamy sporo parków tutaj w centrum miasta, a na obrzeżach niestety troszkę mniej. Dam sobie też grę troszkę szybciej, żeby hajs się zarabiał. Widzę, że jest elegancko. Z prądu zarabiamy kosmiczne pieniądze. Naprawdę, to jest super zarobek. Cały zarobek to jest prawie z tego prądu. Nice, to im się podoba. Także opłacało się to zrobić. Tutaj się niech budują. Jeszcze może jakiś park bym sobie zrobił taki troszkę większy, bo też sobie odblokowałem coś. No tu by się prawie zmieścił. Duży park miejski. O, duży park miejski. Brzmi jak coś, co by mogło być tutaj po środku. Dla mieszkańców, myślę, idealne miejsce. I teraz zajmiemy się przeniesieniem lekko tego uniwerka, bo tu jeszcze muszą być tory. Jakoś bym sobie chciał nimi przejść. A tu jest trochę stromo, więc przeniesiemy sobie go i zrobimy też jeszcze drogę tędy. Taką jakby obwodnicę, żeby było szybciej, bo tam też będziemy sobie robili jakieś domki mieszkalne. Więc tak, usuniemy sobie to. Usuniemy sobie też tymczasowo tą drogę. I ja bym sobie go chciał przenieść. Może tak, jak tu jest ta droga, ten kawałek drogi, to skrzyżowanie. Czy uda się? Uda się zrobić idealne wejście. Pięknie tutaj na środeczku. No i teraz zrobimy sobie tutaj drogi. Tuż obok będzie droga taka główna sobie też szła. Tylko tu jeszcze musimy troszkę ten teren wyrównać. Odrobinkę, dobra. Tutaj teraz się powinna bez problemu taka droga zmieścić. Nawet nie wiem, czy nie walniamy już troszkę szerszej, tak na przyszłość, w tamte rejony, ale to najwyżej się zrobi. Nie będziemy bez sensu pieniędzy wydawać. Wyłączcie mi tylko te linie. I tutaj sobie zrobimy to w ten sposób.
Jeszcze bym sobie też jakąś drogę widział tutaj. Tak, to byłoby w ten sposób. I może uda się również zrobić na wprost od razu. Uda się zrobić. Coś takiego. A to bym sobie połączył może tutaj jakimś rondem na przykład. Tylko tak, to by było taki... No, o, to by było idealnie, ale widzę, że nie mogę. A teraz... Serio? To zależy od kamery? Nie, raczej nie. Ale się ogarnęło, dobra. I tutaj w ten sposób. Takie coś. I teraz czy zrobić sobie tutaj rondo takie troszkę większe? Myślę, że może być. Dobra. Tutaj się nawet widzę, porobiły te strzałki w miarę spoko, także... Jest git, nie ma tu jakichś dziwnych nagle zakrętów gdzieś w lewo. Także to prezentuje się całkiem fajnie. Ale też ogarniemy sobie pas zieleni, żeby te drogi sobie tak idealnie szły na wprost. Do tego jeszcze jakieś drzewka sobie zrobimy, które jeszcze nie urosły. Ciekawe, jak to długo trwa takie wyrastanie drzewa. Tutaj też to nawet fajnie się połączyło, ale tylko tu mamy też bez sensu. Troszkę blisko są te sygnalizacje. Tu jest chyba jedna i tu jest też od razu druga. To nie potrzebuję ani tu, ani tu. Nawet nie wiem, czy sobie nie usunąć tego skrzyżowanka tutaj i nie damy tej drogi tylko dla pieszych, a wjazd będzie tędy. O, to jest też całkiem spoko rozwiązanie, żeby tam nie robiły się korki zbyt blisko tego skrzyżowania. Tu bym prosił, ładnie tak na wprost sobie zrobimy. I tu może się uda zrobić też takie ciekawe skrzyżowanie. No nie tak chciałem, tak nie chciałem. Tak nie chciałem. Chciałem to na razie dotąd. I tutaj, o właśnie, taki łagodny wjazd. I w sumie nawet chyba tak bym to zostawił. No bo tu mają kolejny wjazd, więc nie ma chyba sensu łączyć tego jeszcze w ten sposób. Tu sobie tylko usuniemy te jazdę w lewo, jazdę w prawo. Tam tylko macie w tamte rejony. A tutaj sobie to zamienimy na tą deptak dla pieszych. Proszę bardzo. To tu będziemy jeszcze musieli chyba autobusy też stąd wywalić. Nie mogę, bo autobusy. Okej, dobra, także to jest też do szybkiej modernizacji. Autobus sobie poleci troszkę inaczej, bo on sobie teraz leci. On sobie leci w ten sposób, tak? No i też bym tak chciał, żeby on sobie leciał mniej więcej. Ale przystanek, tu jest przystanek, robić w tym miejscu przystanek, tak trochę wydaje mi się blisko siebie, już bardziej tutaj. O, niech będzie przystanek, ten sobie usuniemy, cyk, cyk i puścimy sobie go tutaj tędy. A ten gdzie teraz pojechał? A, tam pojechał, dobra. Dajcie mi w ten sposób, dobra. Tylko tutaj bym prosił... Żeby ten autobus też jechał przez to rondo może na przykład. O, będzie trochę lepiej. To jest teraz do wywalenia. Przystanki. Pyk, pyk. I możemy sobie teraz tą drogę zamienić na taki elegancki deptak. On sobie będzie prowadził do tego uniwersytetu. Fajnie to wygląda. Autobus widzę nie zniknął, więc fajnie. Sobie przejechał, dobra. Także git, widzę, że posterunek policji przy tej drodze może być, więc też bardzo fajnie, ale ruchu samochodowego raczej tutaj się nie spodziewam, więc w sumie git. No i sobie tą drogą pojedziemy tu i na drugą stronę, tak samo z torami i jeszcze jakiś zjazd tam niżej dookoła, ale to później sobie to zrobimy. Na razie bym tutaj sobie chciał te tory jeszcze jakoś fajnie ogarnąć. Troszeczkę takie jeszcze malutkie wyrównywanko. Tutaj do jednego poziomu. O, jakoś w ten sposób. I z tymi torami też sobie polecimy już w tamte rejony, bo później zapomnę, że miałem tam cokolwiek robić i będzie niefajnie. To nie jest tak jak chciałem, żeby to było. Kawałeczek toru na wprost może być, ale no bez przesady. I tu będziemy już sobie lecieli. Nawet nie wiem, czy nie zrobimy tego od razu od tej stacji. No tutaj ten łuk dosyć taki ostry wyjdzie, bo to aż coś takiego by musiało być. Prawie, że taki tramwajowy. Chyba, że tak sobie zostawimy. W sumie czemu by nie? Niech będzie. Tu sobie lecimy na wprost. No bo jak żeby inaczej. Tam żeby się jeszcze może jakaś droga zmieściła. I tu już ładnie też na wprost w tamte rejony. Może z jakąś stacją jeszcze gdzieś po drodze sobie zrobimy. Ale mniej więcej tak by te tory sobie szły.
Więc teraz spoko, bo tu było no jednak troszkę zbyt blisko tego wszystkiego. A tu jeszcze widzę, że mi bardzo ładnie też droga wyjdzie. O, to też fajnie wyszło akurat. Proszę bardzo, oczywiście droga musi być, ale nie wiem, czy chcę ją robić, bo mamy tu jeszcze takie fajne budynki do budowy. Jakieś biblioteki i w ogóle. I nie wiem, czy to mi się, no właśnie, to mi się raczej nie pomieści wszystko tutaj z tyłu. O, to jeszcze okej, okay, ale tak, to by było to. To by było w sumie to. Ej, idealnie, dobra. Także no problem, możemy sobie taką drogę tutaj z boczku wykonać, która będzie sobie też tam szła gdzieś w rejony. No raczej równolegle sobie ją walniemy z torami później, tylko nie możemy w tej grze robić równolegle rzeczy niestety. Musimy sobie zrobić coś takiego, jak to było w jedynce i dopiero kawałek drogi, co jest mega dziwne według mnie, ale trudno. Skoro tak to jest, może w update'cie jakimś kolejnym, w którym nie będą poprawiali wyglądu ludzi, tylko w końcu wygląd i działanie gry, to by było całkiem, myślę, spoko, gdyby to było w końcu ogarnięte. I zakręt, no prawie, bo mi trochę nie wyszło do zmiany. Tą drogę musimy sobie troszkę chyba wcześniej jednak zakończyć. Tu lepiej, no także i ta droga sobie gdzieś tam dalej pójdzie, no problem. Tu się pobudowali już bardzo fajne osiedle, a tutaj zrobimy sobie takie malutkie osiedle dla wspierających, z bardzo fajnym widokiem na górę albo na jakiś wulkan w sumie. Nie wiadomo, co to jest. Niby góra, ale wiecie, jak to wygląda. Co tam może być pod tym. Tu jeszcze w ogóle ile jest terenu pod zabudowę, gdzie już się nie mogę dostać niestety. Szkoda. Ej, to jest mega szkoda. W ogóle to jest też dziwne, bo to jest cała moja mapa, że oni te wyspy zrobili w ten sposób, że nie można ich w pełni wykorzystać. Jakby ją trochę przesunęli bardziej w prawą stronę, żeby się cała zmieściła, byłoby lepiej, tak samo ta, ale no trudno. Tutaj się udało jakoś to zrobić. Tutaj znowu takie jest dziwne ucięcie. No i tam to już nawet nie mówię, ile tego terenu mamy uciętego. Bo matko, tam tego jeszcze jest. To się w ogóle ciągnie jakby nie w nieskończoność. Ciekawe, no dobra. Mega dziwne, ale no dobra, budujmy. Tutaj będzie ta dzielnica dla wspierających, proszę bardzo. Także zachęcam do wspierania kanału, aby znaleźć się w grze, w którą gram, oraz być na bieżąco z różnymi informacjami, postami oraz ankietami tylko dla wspierających, żeby mieć wpływ na kolejne odcinki albo na to, co zmieniło się w poprzednich odcinkach, o którym tylko wy będziecie wiedzieli. Także no, to myślę, że się opłaca. Od razu też sobie troszkę tutaj teren wyrównam. O, żeby to nie wyglądało tak dziwnie. No i dobra. I tutaj będzie malutkie osiedle przy torach, ale myślę, że będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Dobra, kawałeczek sobie stąd puścimy drogi. Coś takiego. Tutaj takim jakimś zakręt. Tutaj będzie przejazd kolejowy, ale no na początku tutaj nie będzie nic jeździło, więc raczej nie będzie problemu, a jeżeli problemy będą, to zrobimy sobie zamiast przejazdu coś innego. Mogę to, o, mogę w ten sposób zrobić, bardzo fajnie. I przy okazji zrobi się przejazd. Bardzo fajna opcja. Dobra, i to może bym zrobił z drogi, no, z takim pasem zieleni w sumie. To by było git. Albo taki deptak dla pieszych sobie tu możemy walnąć. Żeby tutaj było, wiecie, spokój, przynajmniej to i tak będzie spokój, cisza raczej. Chyba, że będzie tsunami. A nie, bo to City Skylines 2, nie ma tsunami, no tak, zapomniałem. I tutaj może użyjemy sobie takich malutkich jeszcze uliczek. Nawet można by tutaj troszkę w te rejony sobie bardziej zjechać. Ale no na razie nie ma dużo wspierających, więc też ta strefa raczej chyba nie musi być większa. Myślę, że taka bez problemu powinna wystarczyć. O, tu sobie porobimy takie jakieś jeszcze uliczki. Proszę bardzo, tutaj może bliżej torów dla miłośników kolei też coś się znajdzie. Kolejny przejazd kolejowy. No jednak większa ilość wjazdów do takiej dzielnicy chyba będzie dobra, co nie? Ogólnie do dzielnicy wypadałoby więcej niż jeden wjazd robić zazwyczaj. Proszę bardzo, tu będzie taki jeszcze boczkiem
elegancki wjazd. Tu możemy sobie jeszcze zrobić też taki kawałeczek drogi. Dobra, tylko tutaj bardziej taki zakręcony. Jak moi widzowie. He. O, tutaj będzie coś takiego. Jak to wygląda? Bo tutaj coś mi się wydaje, że ten teren... Tu mi trochę się zapadło pod ziemię, jak zobaczyło, co ja tutaj zrobiłem. Także może pod takim kątem, no jakby trochę lepiej to wygląda. Okej. Także teraz możemy sobie zrobić tutaj już domki mieszkalne. Takie eleganckie. Tak, tutaj będzie jeden domek, proszę bardzo. Takie duże domy będą. Oczywiście prywatność też musi być zachowana. Przynajmniej te dwie kratki odstępu. W ten sposób. Okej, trzech wspierających. Ohohoho, bo tu mi się tutaj pobudowało za dużo. Więc one będą musiały być 4 na 4. Okej, pyk, pyk i pyk. Niech się pobudują. To sobie jeszcze usuniemy zawczasu. Tutaj też. No niech się zbuduje jeden dom. Dziękuję bardzo. Dobra, i nazywamy sobie. To będzie nie aleja sądowa. Tutaj będzie dom wojeka GD. Proszę bardzo, elegancko. Tutaj będzie dom pana Krzysztofa. Krzysztof Smug, kolejny wspierający, bardzo dobrze. A tutaj będzie domek Pawelino. Proszę bardzo. Dzielnica wspierających gotowa. Zrobimy tu sobie jeszcze oczywiście też dzielnicę, taką wyznaczymy. Do wyznaczenia dzielnic. Na razie bez problemu tutaj powinno wystarczyć. O. Halo. W ten sposób. Dobra. I co my tu możemy jakieś zrobić udogodnienia? Zakaz, no, raczej takiego tutaj nie będzie. Osiedle strzeżone. Co to w ogóle robi? Jakby, pokaż mi to. Wstęp mają tylko mieszkańcy i pracownicy obiektów w dzielnicy. Oczywiście. Progi zwalniające dla bezpieczeństwa. Opłaty za parkingi? No nie, no bez przesady. Nie będziemy tego robić. O, widzę, że mamy już mieszkańców. Aż czterech. W trzech domach. O, zaprosili kogoś i jest też pies. Ciekawe, czy ktoś ma psa z tych wspierających. Ciekawe. Możemy tu jeszcze wam zrobić jakiś park elegancki. Duży park, za duży. Coś mniejszego. Mały park, żeby było. Proszę bardzo, żeby się tutaj lepiej mieszkało. Już narzekają, że się dobrze dom nie wybudował, a już narzekają. Wysoki czynsz. No to... Nie wiem, no to nie płać. Czy coś, nie wiem. Dobra, także mamy taką fajną, malutką dzielnicę, która myślę, że się jeszcze rozwinie. Zobaczymy. Tutaj ta główna droga, która jest, to ona będzie się raczej kończyła. Nie widzę większego sensu, żeby ta droga gdzieś dalej szła. Myślę, że ona sobie nawet zakończy się tutaj po prostu. To będzie taki... zakończenie tej drogi. Najwyżej sobie tą też poszerzymy, jak będzie potrzeba z czasem, ale myślę, że raczej nie. Więc ta droga była... Aha, to teraz będzie wyglądało w taki sposób, tak? Taki tu miałem ładny zakręt i mi zepsuli. Taki miałem ładny zakręt, no. To może sobie zrobimy, bo tu jakby jest kolejne wejście, co nie? Znaczy, no taki park jakby. To sobie może go stąd zrobimy, tą drogę. W ten sposób. O, też tak w miarę to na środku wyszło. Dobra, tutaj. Czemu mi się... Aha, bo sobie wyłączyłem kratki i się dziwię, czemu mi się nie przyciąga. Super. W ten sposób. W ten sposób. Czyżby to równo wyszło? O. Dobra, także to się będzie na razie kończyło w ten sposób. Tą drogę też będzie można w razie czego jakoś poszerzyć, zrobić sobie... Aha, trzy pasy. Szkoda, że nie ma takiej drogi, jak była w jedynce, czyli cztery pasy, ale taka fajna, wąska. To by było też całkiem spoko. No dobra. Ważne, że tutaj się pobudowali, ale jeszcze nie wszędzie, więc możemy sobie jeszcze więcej tych domków niskiej gęstości tutaj porobić ładnie. Dobra. I tu mamy też, widzę, od razu zapotrzebowanie na tą gęstość średnią. Okej. I ją możemy sobie jeszcze troszkę tutaj wykonać, takich domków. Przy tej głównej drodze, myślę, też sobie zrobimy takie domki. No i ogólnie całe to bym sobie zrobił. O, nawet się zrobiło
w dobrą stronę, więc bardzo fajnie. Tu może... Tu mi się to zrobi znowu w drugą stronę, więc to będzie trochę wyglądało dziwnie. Także pokażcie mi zadowolenie mieszkańców. Hałasem. A gdzie? Jakby mogę to obczaić, gdzie jest taki hałas? No nie za bardzo. Tutaj są, widzę, tak wszyscy szczęśliwi. Może tutaj trochę, bo mamy te szkoły, więc no raczej to będzie w ten sposób. Tam jest... no nie dziwię się, że są warunki złe zdrowia, ale na drodze? Jakby po co mi to pokazuje na drodze? Bardziej budynki bym chciał. No ale dobra. Co jeszcze? Aha, jeszcze miałem też zrobić, bo pisaliście, abym ogarnął, pokazał ruch drogowy. Co jest, myślę, spoko. Katastrof. Aha, jakby czego? Ruch uliczny. Jak to wygląda? Utrzymujemy się na 70%. Nie wiem czemu, bo nie ma korków. Godzina jest 12, więc takie można powiedzieć, że prawie że godziny szczytu. No nie ma korków, nie? Jakby... No czemu to jest na pomarańczowo? Bo to jest pewnie pokazane taki jakby ogólny z całego dnia, tak? Taka średnia. No dobra. A to jest też dziwne, no... Jakim cudem... Tu jest spoko, ale obok jest niespoko. Co? Bo jest przejście, no ale to aż tak? No dobra, jakby nie wnikam. Ale tutaj nie ma przejścia, ale są... Aha, bo są autobusy. No dobra, dobra, dobra. Ale ogólnie jest bardzo dobrze. Ruch prezentuje się naprawdę, naprawdę fajnie. Nie ma tragedii. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej budować. Więc budujmy, moi drodzy, dalej tą sytuację. A, jeszcze jak tam woda. Handel wodą. No nie jest zbyt duży. Ja też nie mam dużo wody, ale na razie jeszcze wystarczy. Prąd to nawet nie mówię. Jest elegancko. Służba zdrowia, jak tam to się prezentuje. W ogóle, a propos tej służby zdrowia, mamy cmentarz, gdzie ja jeszcze nie robiłem tych takich fajnych jakichś mauzoleów i w ogóle. I można by to sobie zrobić, bo to jakby dodaje tylko i wyłącznie atrakcyjność. To dodaje jeszcze miejsc zmarłych, ale widzę, że mamy mało zmarłych. Świątynia, o to by było spoko, ale to mi się nie zmieści. Dobra, więc zrobimy sobie to, bo tego jeszcze nie robiłem. Także usuńcie mi kawałek ścieżki, sobie ją za chwilę odbudujemy. Bardziej dookoła, ale będzie. I zrobimy sobie to, bo jestem tego bardzo ciekawy, jak to wygląda. Pokażcie mi to. Ej, całkiem fajnie. Fajny budynek, tego jeszcze nie robiłem w dwójeczce. Myślę, że mało osób to w ogóle robiło. Dobra. I tu sobie odbudujemy tą ścieżeczkę. Czemu to się chce do tego budynku? Proszę na wprost. O, dobra. Sobie to zrobimy w ten. Czy ten deszcz musi cały czas w tej grze padać? To jest troszkę irytujące. Dobra, tutaj sobie zrobimy w ten sposób. Będzie też połączenie tutaj, myślę, bo jest, aż się prosi, żeby było połączenie. Tu teraz proszę. O, w ten sposób. Nie tak chciałem tego zrobić. Jeszcze raz. Czemu tak? Dlaczegoż to w ten sposób się to zrobiło? Tutaj proszę tak. O, tak. I tak. Wszystko elegancko, równiutko. I tutaj podłączymy. Po co mi to przejście dla pieszych? Jakby nie mogę tego tak po prostu połączyć bez przejścia. Znaczy, no mogę to sobie zrobić tak, jakby no problem. Taki łącznik i teraz po prostu te pasy stąd wywalić. Nie mogę to... Co? Czy nie te, matko, nie to. Pasy. O, nie ten guzik, dobra, już się zbulwersował. Okej, okay, także dobra, no trochę dookoła, ale całkiem też to fajnie wygląda. No i mamy takie fajne mauzoleum. Możemy jeszcze tego robić więcej, o, ciekawe. Okej, okay. Będzie bardziej atrakcyjny cmentarz. To jest coś... ciekawa opcja. Mamy, moi drodzy, kilka punktów do odblokowania. Placówka sortowania poczty. Coś, co by można zrobić. Parki sportowe. Tramwaje. Bieremy tramwaje. Co możemy tu jeszcze? Komenda policji raczej nie. Schronie. To jest w ogóle bez sensu. Ja tego w ogóle nie chcę robić. Jakby... Nie wiem, pogrzyba mi to.
Uniwerek na razie sobie jeszcze nie porobiłem wszystkich szkół. Spalarni też nie, szpital na razie chyba wytrzymamy, chociaż to nigdy nie wiadomo. Elektrownia geotermalna, woda, to sobie tej też nie będziemy jej raczej robić. Także może parki jakieś, jeszcze będzie więcej parków, takich sportowych sobie odblokujemy. A gdy będziemy mieli kolejne punkty, to walniemy sobie pocztę za to. Okej, okay, tu mamy tramwaje. To sobie może coś tu by wypadało powoli jakąś malutką linię w sumie zrobić. Jakby, czemu by nie? Kort tenisowy, siłownia na świeżym powietrzu. Proszę bardzo, no tutaj mamy faktycznie takie powietrze świeże w lesie, z dala od wszystkiego totalnie. Skateparki do koszykówki sobie tu możemy zrobić. O, może właśnie w tym miejscu takie będzie trochę parkowe. Tu będzie jeszcze obok jakiś skatepark, no to się nie zmieści. Będzie siłownia. O, proszę bardzo, przy tym deptaczku. A, to już wiem, czemu się te budynki zrobiły w ten sposób. Ale to fajnie wygląda tutaj. Nice. To mi się podoba w tym miejscu. Jeszcze teraz te takie fajne. Tutaj korty tenisowe i w ogóle. Tu mamy trochę jeszcze pustego miejsca. W ogóle dom jak mi do góry poszły. Łomatko bosko. Można by trochę też porobić biur. Kiedy ja to odblokuję? Niedługo. Dopiero 10. No dobra, ale tu może się jakieś postawiło biuro. No się wzięło, postawiło, nie? No jakby co... Co z panem zrobisz, nic pan nie zrobisz. Tu mamy jeszcze sporo miejsca do zagospodarowania, gdzie będą również domki mieszkalne. I myślę, że też te takie fajne przyległe, żeby kontynuować to, co tutaj mamy tuż obok. Czy tu mi się jakoś fajnie droga? Fajnie droga mi się zmieści. Myślę, że nawet może być taki łącznik. Dobra, no to jest trochę bez sensu tutaj ta droga, dlatego że nie wiem, czy tutaj będzie duży ruch w tym miejscu, ale później, gdy sobie tą drogę może będziemy jakoś rozbudowywać tą na szerszą, to wtedy może tak, gdzieś w tamte rejony, no zobaczymy. Na razie sobie zrobimy tutaj jeszcze więcej tych domków mieszkalnych przy samej drodze w ten sposób, proszę bardzo, żeby się zrobiły najpierw tutaj, dopiero możemy sobie te boki zrobić. Dzięki temu wszystko jest odwrócone w jedną stronę. To jest bardzo fajne. Pomysł w sumie chyba od was nawet, więc dziękuję bardzo. Tutaj również. No, widzę, że się domki budują bardzo chętnie, co mi się podoba. Tu i tu. Elegancko. Tutaj też mnie kusi, kurde, bele mole. Niech będzie. I tutaj również, przy tym dworcu autobusowym. Tylko tutaj... no właśnie, tutaj ta droga już sobie schodzi trochę w dół, więc ten budynek mieszkalny może sobie darujemy, damy tu jakieś drzewka. No, lepiej to będzie wyglądało. Tak samo sobie tą drogę bym, szczerze mówiąc, zamienił, żeby ona wchodziła pod jednak troszkę lepszym kątem. Zrobimy sobie rondo w tym miejscu, takie niezbyt duże. Tak, żeby się zmieściło, to myślę, że w tej odległości by to musiało być. Nawet nie wiem, czy nie troszkę dalej sobie to zrobimy, żeby mi zakręt wyszedł. Dobra, coś takiego. Jednak no, wypadałoby troszkę lepszy dojazd tutaj zrobić. Nawet dla autobusów, które by tutaj miały być. Coś takiego, może troszkę większe. O, to się nie zmieści, ok, więc damy sobie jednak to. To się bardzo fajnie zmieści. A! Bo to jest tak, to nawet myślałem, że to tu się kończy w tym miejscu. Nawet dobrze, że to zrobiłem trochę dalej. Dobra, niech będzie. No i teraz lepiej to wygląda. Tramwaje. Moi drodzy, tramwaje. Coś bym chciał zrobić, jakąś linię tramwajową. Jedną. Która szłaby sobie... Za bardzo nie wiem gdzie. Do strefy przemysłowej mamy autobusy, wystarczy. Może kończyłaby się gdzieś w tych rejonach. Puścimy sobie ją raczej w drodze tutaj, ładnie. No tutaj przez centrum bym sobie ją chętnie puścił. Pętla mogłaby być na przykład... No fajnie jakby była w tym miejscu, co nie? To by było też git. Mamy tu by były i autobusy, i taka pętla. Także całkiem spoko. Dobra, coś tu możemy z tym wykombinować. Zróbmy to po prostu. Zróbmy to. Ale to są cienkie w tej części.
Dobra, zrobimy sobie to w ten sposób. Tutaj się powinien tramwaj bez problemu, myślę, zmieścić. Dobra, zrobimy sobie to coś takiego. Jeszcze nie wiem, jak to będzie tutaj się prezentowało. Jak sobie zamienimy, zrobimy teraz tutaj tory. Okej, okay. Tylko mogę zrobić tor, tylko je... mogę. Okej. Okay. Więc tu wyglądałoby to w ten sposób. Tutaj ten tor by sobie tam dalej szedł, ale zrobimy sobie oczywiście też pas zieleni po środeczku. O, i tam dalej też mi się uda złapać. Dobra. Myślę, że nawet z tym tramwajem można by pojechać sobie w tamte drugie strony, nie? To myślę, że jakby z tego peronu tramwajowego pojechałbym tym tramwajem w tamte rejony. Gdzieś. Jeszcze. Oj, tu mi się ten zakręt mega podoba. Tutaj tak trochę średnio bym powiedział. Troszkę się, moi drodzy, pozmieniało. Zrobiłem to w ten sposób. Mamy teraz wjazd tutaj elegancki na pętlę. Tramwaj sobie jedzie, zjeżdża na ten peron, żeby móc jechać znowu w tamte rejony. Tramwaj stąd jedzie sobie tędy, wjeżdża tutaj. Niestety jest taki niepotrzebny kawałek toru w prawą stronę, ale trudno. Lecimy sobie tu, zjeżdżamy na ten drugi tutaj peron i lecimy sobie w lewą stronę. Jest to trochę przekombinowane, ale takie pętle też w Polsce są w różnych miastach. Tylko nie wiem, czemu ten tor musi iść jeszcze w lewo. Jakby, czy gra nie umie stwierdzić, po kiego grzyba mi to taki tor tutaj? No nie wiem. No dziwne. Problem w tym, że mamy teraz tylko i wyłącznie tutaj jeden pas w każdą stronę. Zobaczymy, jak będzie ruch wyglądał, ale myślę, że przejadę sobie na drugą stronę tędy właśnie. Sobie takie zrobiłem miejsce i spróbujemy tym tramwajem jakoś się tutaj przedostać. Także pętla z góry też prezentuje się ciekawie. No ale na razie ten tor tutaj się będzie, myślę, kończył. Bo jeszcze no za bardzo nie mam po co iść z tym tramwajem tutaj, nic nie ma. Także to by się kończyło póki co w ten sposób. Ale możemy sobie tu już ten tor dalej tam dociągnąć do tego miejsca. No i jakoś teraz tutaj na wprost, nie? Tu mi się jeszcze, widzę, nie zrobiło. To jest też bardzo fajne. Takie małe ogonki w tym miejscu. I jeszcze chyba jest w jednym miejscu. Tu gdzieś. O! Też takie jakieś dziwne zwężenie drogi. Lepiej to wygląda, lepiej. Może jeszcze z drzewkiem. To takie dwa małe i reszta duże, bo tu już... O, tu już drzewa mi wyrosły. Nice! Ale fajnie. Dobra, ale no zajmujemy się teraz czymś innym. I tu bym sobie najchętniej z tym torem pojechał na wprost. Od razu może tego skrzyżowania. Żeby tak sobie zjechać już na... No nie uda mi się to raczej zrobić. No dobra, trudno. Więc tu będziemy sobie jeszcze musieli z tym torem trochę poje... Aha. O, teraz się uda. Tak sobie co trochę machnąć. I wtedy będzie bailando. Dobra, no i tu już bym sobie z tym torem najchętniej odszedł gdzieś w te rejony. Tu mi się nawet mi się to uda. Co tu się... What? Czemu tak? Jakby... Dlaczego w ogóle gra mi na to pozwoliła? Nie może być przejście dla pieszych. Aha, zapomniałem, że się nie robią. Nice. Bardzo fajnie. Jakby tutaj teraz tym torem przejechać, żeby to fajnie wyglądało. O, bo dobra, bo to mi się zrobiło, tylko to już za szybko to wywaliłem. Tak. I tak. O! Dobra. Całkiem to wygląda. No tylko tak, tu bym sobie najchętniej z tym torem też tak ładnie zrobił. No na wprost tej ścieżki, nie? Bo tędy to chyba... Chyba, że tu mi się to uda zrobić. No tylko to się będzie jakoś tak coś dziwnie łączyło, nie? To fajnie, aby były trzy kratki odstępu. Ale no niestety.
Chyba żeby... O! Dobra, jest środek. Okej, udało się. Trochę przekombinowane. Trzeba takie rzeczy robić, ale doda się. Całe szczęście. Ja już widzę te korki w tym miejscu. Jak ja bym chciał z tym tramwajem pojechać? Myślę, żeby to tak lekko bym objechał najchętniej. I zrobił troszkę dalej. Czemu jest kol... O! To jest dziwne, to takie, że trzeba sobie zaznaczyć troszkę dalej. To jest mega, mega dziwne. Tędy zrobię. Tędy. Aha, tylko czemu się będzie to przesuwało? Okej, okay, a bliżej, czyli mogę sobie to zrobić w tym miejscu. No dobra. Spróbujemy jakoś nie za bardzo usuwać tych dróg, mimo że i tak pewnie będę to musiał zrobić. Bo tu mi się nic nie uda zmalować, prawdopodobnie. A tutaj się teraz w ogóle do tego jakoś doczepię? Chyba nie za bardzo. Musiałbym to zrobić w ten sposób. Dopiero, no dobra. Cyk, cyk, cyk. Matko, tu jest kombinacji. O, ale ta droga akurat dobrze, że tutaj się zrobiła. To sobie mogłem to troszkę wcześniej usunąć. I tu musimy teraz zrobić takie fikumiku. Najlepiej ręcznie chyba. Tak. Tu już przy pomocy tych wszystkich rzeczy potrzebnych. No dobra. Tutaj nawet. Dobra. Tutaj może bez tego tym razem. Tak. I tu już z tym. Tak. No dobra, no nie ma nawet takiej tragedii. Tutaj nie przejadę, ale tu mogę sobie pojechać tym tramwajem, myślę, w drodze. No, tu by było chyba git, żeby to było po prostu w drodze. Tutaj ten odcinek na przykład i tu bym sobie przejechał z tym tramwajem. Jakby tym tramwajem tu przejechać? Może przez tą dzielnicę na przykład. Bo tu i tak nie ma mega dużego ruchu. Więc myślę, że byłoby to całkiem git. Nawet nie wiem, czy nie przejedziemy sobie od razu tutaj. Coś takiego. I tu może na wprost. Poburzymy tutaj budynków, ale mamy w innych miejscach działki jeszcze. Ciekawe, dobra, no kombinacja. Kombinacja, jak nie ma miejsca, no to trzeba, prawda, burzyć. No, tak się też w prawdziwości nie robi, ale, ale nieważne. A tu by mi się to jakoś nie zmieściło tak fajnie. Tu się to nawet chce tak jakoś połączyć, ciekawie, ale no nie za bardzo. Dobra, także tutaj sobie lecimy. To jest na wprost, na pewno. Tak, ja lubię te kąty w tej grze. No bo tu jest na wprost, no dobra, więc to by było całkiem spoko. I dajcie mi teraz tor stąd. Wyłączcie mi to, żeby tu było ładnie na wprost ten tor. Dobra, 180 stopni. W ten sposób, dobra. No i tutaj tak, żeby sobie przejechać na tą drugą stronę, albo oddalimy sobie troszkę tą drogę. Myślę, że przebudowa drogi w tym wypadku będzie, no nie wiem, chyba zdrowsza trochę. Dobra, tu sobie też już bym tak odrobinkę też oddalił, dlatego żeby ten zakręt mi tutaj fajnie wyszedł. No to by było, przypuśćmy, w ten sposób. Tam będzie takie ciekawe jakieś przejście. I ten tramwaj bym puścił na przykład tędy. Coś takiego. Tutaj całkiem fajne połączenie. Tutaj, żeby zniwelować korki, to będzie troszkę dalej to ten tor zrobiony. To sobie jeszcze raz usunę. No, oczywiście musiał się całe usunąć, no bo jak żeby inaczej. No i teraz tutaj sobie tramwajem lecimy ładnie. Witam Państwa, mam lepsze warunki dla Państwa, bo tutaj no, musimy tor zrobić, jakby no to jest ważniejsze. Ale niektórzy widzę przetrwają. Jeden domek. A tu jest ten jeszcze, o! A tu jeszcze jest ten, bo teraz gdzie ja chcę z tym tramwajem jechać? To jest też bardzo ważne pytanie. No na tą główną drogę to nie wiem, czy bym wyjeżdżał. Raczej nie. Pętla mogłaby być gdzieś tutaj w sumie, koło tych sklepów. Więc nawet nie wiem, czy nie polecimy z tym tramwajem tutaj na prawo.
bez zburzenia, także macie szczęście. Lecimy sobie tym tramwajem tędy. Tu i tu. I tutaj gdzieś w tej strefie teraz, no, handlowej byłaby jakaś pętla. Jeszcze w ten sposób, no i na przykład gdzieś stąd będziemy tym tramwajem sobie tu już mogli, myślę, w miarę odbić. Coś takiego. Pozbędziemy się trochę tej strefy, bo tu za dużo tych budynków. Jakoś tak. Tutaj teraz będzie w ten sposób, tak żeby też tam się trochę ich jeszcze ostało. Mniej więcej. Żeby było miejsce na nowe, w sensie. O, tutaj w ten sposób. I tu będziemy sobie już wjeżdżali. I teraz pytanie, jak to będzie wyglądało? Uwaga, tu robimy tak, tu robimy tak, tak i tu w drugą stronę. Ładnie, ładnie, fajnie. Gdyby nie ten dziwny znowu zakręt tutaj w lewo, który jest totalnym dramatem. Oczywiście tego nie możemy wyłączyć, bo czemu by miała być taka opcja. I w tym miejscu tramwaj się będzie zatrzymywać. Tu sobie jeszcze walniemy jakieś takie przejścia na przykład. Oczywiście nie możemy ich zrobić, jakie to jest dziadostwo, to jest po prostu dramat. No nawet myślę, może być takie przejście w tym miejscu, a tu już niekoniecznie. Dobra, coś takiego. I wywalimy stąd te przejścia dla pieszych. No tutaj niech będzie, tutaj w sumie niech będzie. Tutaj się znowu sklepy powinny pobudować, pętelka jest. W fajnym miejscu, nawet za dużo nie poburzyłem w sumie, także też nie ma tragedii, to by jeszcze wypadało tą drogę tu połączyć, jak już tutaj jestem. A jeszcze to tą zajezdnię by wypadało gdzieś zrobić. Gdzie by tutaj zrobić zajezdnię tramwajową? Jakie to jest duże. To jest duże, z tego co kojarzę, to było bardzo duże. No, to jest mega wielkie. Taki budynek i nie mam miejsca, żeby go gdziekolwiek zrobić. Zrobimy sobie chyba w tym miejscu, bo za bardzo nie mam gdzie, a tutaj będzie, myślę, całkiem fajne miejsce. Jest płasko, także niech będzie. Trochę pousuwamy tych budynków mieszkalnych i będziemy też musieli chyba je trochę przesunąć, te budynki mieszkalne. Także może taka tymczasowa też będzie tutaj ta pętla. Przeniesiemy sobie ją w inne miejsce, może później, kiedyś. No na razie będzie musiała być w ten sposób. No i tory puścimy sobie oczywiście w drodze. Tutaj dużego ruchu nie będzie, bo to tylko wyjazd z samej zajezdni, także git. I jeszcze miałem sobie tą drogę tutaj naprawić, więc sobie ją naprawimy i zrobimy też odrobinkę inaczej. Stąd puścimy sobie od razu kawałek drogi na prosto, po prostu. Na razie gdzieś dotąd. Tutaj też kawałek od razu stąd tutaj na wprost i tu będzie łącznik, gdzie też będzie wychodziły tory tramwajowe sobie stąd na wprost i łączyły się z linią, która jest tam tuż obok. Dobra, w ten sposób jest git. I tramwaje lecimy sobie tutaj ładnie na wprost w ten sposób. I jak mówiłem, tutaj wylecimy z tymi torami też od razu na wprost. No taki odcinek na przykład, żeby połączyć się i z jedną, i z drugą stroną. Coś takiego. Jest git. Także mamy zajezdnię, możemy sobie teraz zrobić pierwszą linię tramwajową w mieście na przykład. Tramwaje, przystanki, jeżeli będą korki tutaj na tej drodze, gdzie mamy tramwaje, to puścimy sobie je po prostu obok tędy, obok drogi, bo tu mi się fajnie pomieści. Zburzymy te biura, ale damy je gdzie indziej, może tu albo jeszcze w innym miejscu, mamy sporo miejsca, także no problem. Tutaj będzie, moi drodzy, pierwszy przystanek od razu przy dworcu kolejowym. Ładnie, lecimy sobie teraz tędy, oczywiście te głupie tory się będą teraz robić i takie długie te przystanki, o matko, czemu tak to działa,
Tu będzie jeden, tu będzie drugi. Ja sobie poza odcinkiem też trochę zmniejszę te przystanki, bo to jest jakiś żart po prostu. Tu może być przystane na tym łuku, na tym zakręcie, bo to w sumie i tory, i droga. I tu mamy już pętlę, tak? No to na pewno na pętli też będzie, a tu jeszcze gdzieś po drodze? Może być w sumie. Tu i tu, bo czemu by nie? Kolejny przystanek, także taka linia na razie prosta. Eleganckie bimbaje, można by też zmienić im, przypuśćmy, kolor. Damy czerwony ładny, na przykład. Okej, okay, to jest też, to jest dramat po prostu, że one się nie przemalowywują całe. Tylko trzeba tak przejechać po nich palcem, myszką. Dopiero wtedy są całe, ale nowe już wyjeżdżają takie eleganckie, dobra. Biało-czerwone, fajne tramwaje. Ciekawe, ile ich wyjechało na tą linię, tak z ciekawości. 5. No dobra. Także mamy pierwszą linię czerwoną, która idzie sobie tak przez centrum mniej więcej, więc myślę, że całkiem fajnie. Ludzie powinni korzystać, chyba. Jest to szybsze niż tramwaj. No tutaj na razie nie ma koreczków, ale jest dużo ludzi. Okej. Myślę, że też wyłączymy sobie stąd sygnalizację. Proszę bardzo, bo to nie jest potrzebne. Tak samo tutaj, gdzie... Okej, okay. Czemu nie mogę jakby wszędzie... Czemu tego nie mogę tutaj wyłączyć? Co jest? Ej, co? Ej, o co chodzi? Ja tutaj nie chcę sygnalizacji. No weź mi to wyłącz. Jeszcze w ogóle jak się bugują. Co tu? Co to? Co tu się wydarzyło z tym tramwajem? O co chodzi z tym skrzyżowaniem? Czemu nie mogę stąd wywalić tych świateł? Co ty... Ale się buguje tramwaj. Co tu się w ogóle dzieje? Ja nie mogę, dobra. Okej, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle, ale widzę, tramwaje sobie radzą. Fajnie. Tylko tak nie za bardzo jest tutaj teraz dojście. W sumie no to by trzeba jeszcze jakieś porobić ścieżki. No najlepiej w ten sposób po prostu. Ale nie mogę, bo mi się robi coś takiego. Dobra. No dobra, moi drodzy. Na razie, pa pa.